Dzisiaj zabieramy was na Kata Beach. Moja łysa główka idzie szukać teraz taksówkarza, bo poprzedni był pijany. Mów, idziemy czy nie? Chyba nie kłamie. Nie wiem, się. No i to nasza taksówka na dzisiaj. I zabieramy was na Kata Beach. Zobaczymy jak to będzie. Wczoraj była gruba impreza w Tajlandii. Była pełnia i tam jeszcze te katong, coś tam puszczali te latawce. Także wszyscy tutaj skasowani, zmęczeni. Ale nie my. My byliśmy zdrowi. Rampiony. A my dzisiaj z rano na siłowni. Kultura. Soczek. Soczek. Kokonas. Coconut juice. Dobra, oglądamy. Tak jak arbuz najlepszy w Grecji, to ananas najlepszy w Tajlandii, nie w Indii. No, my już po opalance, a teraz szukamy taksi i wracamy na Patong Beach. I co, podobała ci się ta kata? No, miara. Mi się podobało. Mi się podobało. Czysty piasek. Bardzo czysta woda. Woda podobna do Grecji tutaj była. I piasek bardzo czyściutki, bardzo biały, bardzo taki pyłek. No i dno piasz czyste, także no Kata Beach. Ja bardzo polecam. Tu jest woda cieplejsza niż w Grecji. Woda cieplejsza, no. No. Tu jedyne co przepływy, odpływy są takie dosyć mocne. No. Że ta woda odchodzi. Ale jak ja mieszkałem w Anglii, tam w Somerset, to tam jak odpływ był przypływ, to błoto było, a tutaj jest, zobaczcie. A tu jest czyściutko. Jest odpływ teraz, ale jest czyściutko, czyste dno. Także to jest piękne, nie? Ja już mówiłem do Ani, że teraz jak ktoś mnie zapytał o podróż, to dla mnie będzie Tajlandia, jeżeli chodzi podróżniczo, Tajlandia numer... Tajlandia na świecie, Tajlandia, w Europie Grecja, a yoga to już chyba nawet no nie Indie, tylko już. Dobra. Tajlandia na świecie, Grecja w Europie, taki jest ten. I arbuzy najlepsze są w Grecji, a ananasy w tym, w Tajlandii. Bierzemy, nie?
Zobaczcie, jaki jest korek w Patong na Phuket. I tam słychać, jak karetka chce się przebić. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby się przebić. Lepiej z buta chodzić, niż tu brać riksza czy coś w nocy. I tu jest tak co wieczór, nie? Bo tam jest taka czerwona dzielnica. Ja widziałem trochę w moim życiu, ale to, co jest tu, to jeszcze takiego czegoś nie widziałem. A nie, tu jest wszystko. Z kitu, ja jeszcze nie widziałem takiej imprezy. Jak macie, nie wiem, w Gdańsku czy Warszawie jakąś fajną imprezę, powiedzmy, jakąś taką zajebistą, nie? To pomnóżcie to razy 10 razy 20, 20 takich imprez, dyskotek i 100 barów czy tam innych historii. Wszystko. Narkotyki, dziewczyny, wszystko, wszystko. Gruby temat. O, jedzie ta karetka, nie może się przebić. Tam, wow. Tam to światło czerwono-niebieskie. No. Sawadika. Hello, Sawadika. Sawadika. Weekend. Możecie się uczyć tajskiego. What's your name? Chuchu. Chuchu. This is your tuk-tuk. Yes. Where are we going? Karon Beach. Karon Beach. Yes. Very good. Thank you, my brother. Jedziemy na Karon Beach dzisiaj. Inna. Jedna wcześniej przed Kata Beach. Wczoraj widzieliśmy, bardzo ładna. Pogody dzisiaj nie ma. Jest ciepło, tylko deszcz. Nie narzekamy. 30 stopni. To narzekamy? Nie narzekamy. Jest ok. Karton Beach jedziemy. Oglądajcie, jak macie chęć. Piękna plaża, Karton, Karton. What is the name of the beach? Karon Beach. Karon Beach, no. Piękna plaża, ale nie ma trochę pogody, pada deszcz, to nie będziemy siedzieć długo, ale miejscówka tam przepiękna na tych. A nie znacie? Z Grecji? Z Grecji, Ania? Ania z Grecji. No. Ania from Greece. Co, jedziemy szukać tego złotego smoka, nie? Fajna plaża tutaj, co? Zarąbista. Patrzcie tam. Dla mnie dzisiaj Tajlandia jest numer jeden, jeżeli chodzi o podróże. Aczkolwiek pada. W Tajlandii naprawdę... To dziwne jest, że pada. Jestem teraz zakochany mocno. Tak, kiedyś byłem ja w Indiach... Ja i tak jestem wierna Grecji. A ja kiedyś byłem w Indiach, a teraz dla mnie Tajlandia jest numer jeden. No, nie wiem. Zmiana planów. Bo pada mocno, więc będziemy jeździć rikszą cały dzień. To jest Ani decyzja. Ja tu nie mam nic do gadania. Golden Dragon, Karton Beach, Karton, nie wiem, blisko Patonga i blisko Kata Beach, bardzo ładnie. Pałki, jakaś świątynia, zaraz zapytamy, co to jest. What are you doing, praying? Praying for dragon? Why? Why it is Golden Dragon? Nie mogę się dogadać coś. No i nie dogadam się tutaj z panią, co obsługuje tutaj tą pudzie. Ale miejsce przepiękne, zobaczcie. Golden Dragon. Karton Beach, Karton, nie wiem. Gdzieś tam blisko Patong. Na razie. Karon Temple. Zobaczcie, jaka ładna. Ania ładna, ale świątynia też ładna, zobaczcie. Świątynia bez makijażu. Ale to nic. Chciałem zagrać, ale nie ma pałki do zapraszania dźwięku. Pamiętajcie, w gong się nie uderza. W gong się zaprasza do oddania dźwięku. A nie walisz jak w boksie, no. To invite the bell, to invite the gong. Like Tai mówił, to invite the bell to make the sound. Zaproszenie do dźwięku, nie walenie w bęben. Pamiętajcie o tym, to jest wielka różnica. Thank you.
przeginać, to delikatnie. I tak dziękujemy za błąd piękny. Mm. Będziemy przecinać. No i jak ci się podobało? Elegancko, nie? To jest ładne. Bardzo ładne, bardzo ładne. Jest piękne, naprawdę. No. Lepsza niż w Indiach chyba, nie? No i inna, inna. Bardzo ładna, bardzo ładna. Mi się podoba, no. Karton Temple, chyba coś takiego. Tak. Patrz tam, Ganesh. Działaj, działaj. Zobacz, tu jest leżący Budda, tak jak było w tym. Przepięknie. Pamiętacie czarną Madonnę? Czarny Budda czy czarny Krishna? Pamiętajcie w dualności, dzień i noc, czarne, białe. Słońce wychodzi, skąd wiemy, że jest dzień? Bo słońce wychodzi, wibruje z ciemności. Bo światło, dźwięk i materia to jest to samo, częstotliwość. Albo Black Sun. Oprócz jasnego słońca macie jeszcze czarne słońce, źródło z wodą. Nie będę teraz opowiadał na razie. We have met amazing people. You are from Russia. From Russia, Belgrade. Beautiful people of Russia and Kazakhstan. Kazakhstan. And Poland. And Thailand. All the best.